Proszę Państwa, zanim przejdę do informacji o samym projekcie, chciałabym wyjść od tego, jaki był problem, z którym chcieliśmy się zmierzyć, składając wniosek o nasz projekt. Tak jak powiedział to profesor Kowalczyk, profesor Bakier przed chwilą, wszyscy borykamy się z ogromem danych, które są w różny sposób przechowywane. Część jest papierowa, część jest w różnych formatach informatycznych. Każdy z nas ma z tym coraz większy problem, bo te dane pojawiają się, rzekłabym, teraz lawinowo, przyrastają geometrycznie. I to, co chcieliśmy w tym projekcie zrobić, to zebrać dorobek 90 łącznie lat, bo Instytut ma historię 70-letnią, zamiejscowy Wydział Leśny, czyli Instytut Nauk Leśnych w tej chwili ma 20-letnią jakąś historię, prawda? Prawie. No ale łącznie mamy około 90 lat funkcjonowania jako instytucje. W naszym kraju w tej chwili realizowanych jest bardzo dużo projektów digitalizacyjnych, które w głównej mierze zajmują się digitalizowaniem zasobów w postaci książek, publikacji. My sami też w takim konsorcjum repozytorium bibliotek naukowych wzięliśmy udział i część naszych zasobów jest dostępna online. Natomiast pozostał problem z danymi, tak? Że nie wiadomo było, co tak naprawdę instytut posiada, co jest zagrożone, co należy ocalić, co należy udostępnić szerokiemu odbiorcy społecznemu, z czego mogą skorzystać inni naukowcy. Generalnie, tak jak sami Państwo wiecie, nie wiem, czy wszyscy na sali używali dyskietek tego typu, bo technologie się zmieniają, prawda? Część zasobów na przykład ginie z tego powodu. Również dzisiaj wydaje nam się, że jesteśmy tacy nowocześni, ale trzeba pamiętać, że nawet dzisiaj nasze zasoby są zagrożone tak samo jak te zasoby na dyskietkach. To, że jesteśmy nowocześni, nie oznacza, że jesteśmy pod tym względem zabezpieczeni. Czy ktoś z Państwa grał w Sapera? Tak. Także to jest już taki system, z którego mało kto korzysta, ale w takich czasami komputerach z takim systemem pojawiają się czasami bezcenne rzeczy. Są już dzisiaj maszyny, które są w stanie odtworzyć to, co w takich starych systemach było napisane, jeżeli nagle się okaże, że ktoś sobie przypomniał, że tracił bardzo cenne dane 30 lat temu. Czy może wydarzyć się coś gorszego niż takie straty technologiczne? Możemy mieć na przykład totalną katastrofę. To jest akurat pożar w muzeum w Rio de Janeiro, gdzie spłonęło samych tylko obiektów w kolekcji paleologicznej ponad 26 tysięcy, nie mówiąc o pozostałych obiektach, które bezpowrotnie zostały utracone. My gromadzimy obiekty zwierzęce na przykład. Politechnika gromadzi obiekty na przykład roślinne. Teoretycznie może nie grozi nam pożar, może nie grozi nam zalanie, bo nasze budynki są nowoczesne, ale na przykład może nam grozić inwazja jakichś drobnych ustrojów, które mogą to na przykład zniszczyć. A więc jakby kwestie, które mogą przyczynić się do tego, że utracimy dane lub zasoby bez zdigitalizowania, jest cała ogromna lista. Może być też tak, że zasoby istnieją w internecie, ale nie potrafimy ich znaleźć, bo są źle opisane, bo na przykład są na stronie internetowej, która nie indeksowana jest w innych zasobach. Więc na przykład wrzuciliśmy dane do internetu, chcielibyśmy, żeby ktoś z nich skorzystał, ale niestety nikt inny ich nie może znaleźć, bo tylko my wiemy, jak je tam znaleźć. Tego typu problemów jest cała masa i kwestii związanych z otwieraniem danych jest ogrom, ale nie chcielibyśmy dzisiaj mówić tylko o problemach, bo to byłaby dyskusja na kilka najbliższych godzin. Chcielibyśmy mówić o tym, jakie mamy rozwiązania tej sytuacji. Uznaliśmy, że potrzebne jest nam repozytorium
dla danych przyrodniczych, głównie danych naukowych, ale także inne dane mogą być tutaj deponowane. Tutaj mamy jeden z projektów LOGO, to nie jest jeszcze zatwierdzony LOGO projekt, to jest to jedna z możliwości, być może tak będzie wyglądało LOGO naszego projektu. To, co chcemy w ten sposób rozwiązać, to dać możliwość naszym naukowcom deponowania danych. Z drugiej strony chcemy dać możliwość społeczeństwu korzystania z tych danych, ale także chcemy, żeby społeczeństwo czy instytucje także mogły deponować własne dane związane z Puszczą Białowieską, ponieważ to repozytorium będzie otwarte nie tylko do pobierania danych, ale także do ich deponowania. Dzięki temu też chcielibyśmy stworzyć nową jakość, ponieważ kiedy mamy zebrane informacje w większy zbiór, może się okazać, że dzięki temu powstaną nowe jakości, nowe przełomowe odkrycia. Czasami bywa to takie może nieoczywiste, ale ostatnio pojawiła się publikacja naukowa, w której wykazano, że w kolekcjach zoologicznych chyba, zaraz ewentualnie mnie tutaj dyrektor poprawi, w kolekcjach zoologicznych dominują obiekty samców, tak? Dzięki istnieniu takiego rodzaju projektu można znaleźć takie informacje szybciej i sprawniej, bo podejrzewam, że prace nad tą publikacją trwały wiele lat, były zbierane z różnych kolekcji zoologicznych świata, więc kiedy łączymy takie zasoby, nagle powstają odkrycia tego typu. Co może z tego wynikać, jakby pewnie powstaną z tego kolejne publikacje. Dlatego jakby łączenie różnych zestawów danych jest naszym celem i też właśnie ta otwartość nie tylko dla naszych pracowników naukowych, ale także dla wszystkich Państwa. Także tutaj w tym miejscu chciałabym też zaprosić wszystkie instytucje chętne do współpracy, do zgłaszania się, ponieważ mamy możliwość deponowania także zasobów niewłasnych. Sam projekt jest dofinansowany ze środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa. I w jego ramach projekt się nazywa Puszcza Podlaskie Przyrodnicze Repozytorium Danych Naukowych. Natomiast samo repozytorium będzie się nazywało Open Forest Data. I jakby już mamy pewne robocze działające moduły, natomiast to jeszcze jest taka wersja całkowicie robocza i testowa. Także to tylko taki zalążek, żeby pokazać, że coś już deponujemy. Natomiast jeszcze się proszę tym nie sugerować, bo to jest dopiero początkowy efekt prac. Łączna wartość projektu to 7 800 tysięcy ponad, z czego Instytut Biologii Ssaku dysponuje budżetem 4,5 miliona około, natomiast Politechnika powyżej 3 milionów złotych otrzymała. To, co jest takim wymiernym i mierzalnym efektem projektu, to będą zdigitalizowane i udostępnione dane, obiekty typu na przykład zestawy danych bądź skany z naszej kolekcji zoologicznej. O tym, jakie zasoby trafią do repozytorium, posłuchajcie Państwo prezentację pod koniec dzisiejszej konferencji, dlatego ja nie będę się na tym skupiać. Także tych obiektów łącznie naszych i Politechniki będzie ponad 8 tysięcy. Być może będzie ich więcej, ale jakby to jest ta minimalna wartość, którą musimy uzyskać podczas realizowania projektu. Kto to robi, to już była dzisiaj mowa, Instytut Biologii Ssaków oraz jednostki Politechniki Białostockiej, Instytut Nauk Leśnych oraz Centrum Komputerowych Sieci Rozległych, które Także połączyliśmy siły. My jesteśmy Instytutem Naukowym, Instytut Nauk Leśnych też zajmuje się nauką i edukacją, co też jest istotne, bo my edukacją zajmujemy się w mniejszym stopniu. Natomiast Centrum Komputerowych Sieci ma ten know-how od strony technicznej, informatycznej. Tam te zasoby będą przechowywane.
fizycznie tak na serwerach. Co powstanie? Powstanie platforma, tak jak mówiłam, właśnie do wielostronnej komunikacji obiektów i liczymy na to, że dzięki temu wzmocniony zostanie sektor naukowy w naszym województwie. No jakby nasze województwo teoretycznie wydaje się być takie może mniej rozwinięte niż reszta kraju, ale chcemy właśnie w ten sposób też pokazywać, że nowoczesne technologie są dostępne i realizowane tutaj u nas na wschodzie. Dla kogo? Tak jak mówiłam, dla wszystkich. Zakładamy, że oprócz tego, że Puszcza Białowieska gromadzi wokół siebie pasjonatów, którzy zbierają różne dane, są osoby, które zajmują się roślinnością Puszczy Białowieskiej, ptakami, grzybami, jakby ludzi, których puszcza wokół siebie gromadzi, jest znaczna ilość, liczba. Dlatego z jednej strony dla pasjonatów, z drugiej strony skorzystać z tego, mamy nadzieję, będą mogli na przykład przedsiębiorcy, chociażby z branży turystycznej, organizacje pozarządowe zajmujące się przyrodą, jednostki naukowe. Jednostki naukowe są takim głównym beneficjentem udostępnionych zasobów. Instytucje zajmujące się zasobami przyrodniczymi typu właśnie nadleśnictwa, typu park narodowy, typu zarządy dróg przy projektowaniu obiektów mogą potencjalnie móc skorzystać z tego typu danych, ponieważ na przykład z naszej strony będziemy deponowali dużo informacji przestrzennej, czyli na przykład map, co być może będzie interesujące dla instytucji różnych, w tym na przykład jednostek samorządowych. I także szkoły, uczelnie chcielibyśmy, żeby mogły z tego skorzystać, ponieważ myślę, że tutaj też nowoczesne nauczanie wykorzystuje różne elementy. Także tutaj stąd ten znaczek obiegu, tak? że my chcemy deponować i otwierać, ale też chcielibyśmy, żeby społeczeństwo mogło samo deponować i nam otwierać, tak żeby z kolei naukowcy mogli skorzystać z danych gromadzonych przez pasjonatów przyrody Puszczy Białowieskiej. Strona techniczna przedsięwzięcia to, tak jak mówiłam, właśnie oparcie o zasoby serwerowo-sieciowe CKSR Politechniki Białostockiej. Wykorzystujemy otwarte oprogramowanie istniejące, czyli jakby opieramy się na ramionach gigantów. Jest to oprogramowanie stworzone przez Uniwersytet Harvarda. Jest to otwarte oprogramowanie, darmowe. Istnieje w tej chwili kilkadziesiąt repozytoriów na świecie korzystających z tego systemu Dataverse. I oczywiście w ramach projektu, to co jest największą trudnością i wyzwaniem, dostosowujemy ten system do potrzeb użytkowników, czyli też Państwa. W ramach projektu zakupiliśmy bądź kupujemy sprzęty do digitalizacji. W tej chwili, tak jak powiedział dyrektor Kowalczyk, w trakcie przerwy możecie Państwo zajrzeć tutaj do sali obok, gdzie mamy skaner 3D do dużych obiektów. Politechnika kupuje skaner 3D do malutkich obiektów, który jest w trakcie dostawy. Podobnie nasz mikrotomograf, który otrzymamy w grudniu, także gdyby ktoś... I też właśnie te sprzęty być może też mogą być użytkowane do celów innych do digitalizacji innych zasobów niż tylko naszych. Tak? Łącznie nowych pracowników w projekcie jest 12 osób. Zespół projektowy zaangażowany bezpośrednio to 23 osoby, natomiast w realizacji projektu zaangażowane są też zespoły naukowe i też częściowo administracyjne, więc tutaj tych osób, które realizują projekt, tak naprawdę jest około 50. Także to jest to duże wyzwanie, myślę, dla obu naszych jednostek. To, co chcielibyśmy uzyskać i zalety wybranego rozwiązania naszym zdaniem, to oparcie się o potrzeby użytkowników. Przed składaniem projektu badaliśmy, jakie są Państwa potrzeby i też jakby próbowaliśmy to w
wpisać w kształt koncepcji tego repozytorium. Chcieliśmy, żeby dane były łatwe do odnalezienia, przyjazne w użyciu, łatwe do zacytowania lub nawiązania współpracy. Także tak jak mówiłam, adres openforestdelta.pl to będzie główny adres platformy, na którym będzie można wyszukiwać i przeglądać dane. Oczywiście ta platforma będzie zgłoszona do indeksowania przez różne silniki, takie multiwyszukiwarek, które będą indeksowały tą zawartość, co pozwoli na widoczność tych zasobów w internecie nie tylko wtedy, kiedy ktoś będzie wiedział o istnieniu naszej platformy, ale kiedy na przykład ktoś będzie szukał obiektu typu żubr w jakiejś wyszukiwarce danych, takiej multiwyszukiwarce, trafi do naszego repozytorium i będzie widział, co w tym naszym repozytorium na temat żubra można znaleźć. I ostatni ten punkt, łatwy do zacytowania lub nawiązania współpracy, może słowem wyjaśnienia. Część obiektów nie będzie udostępniona dla wszystkich, ponieważ częściowo naukowcy zamykają swoje dane po to, żeby móc najpierw je opublikować, a dopiero w następnej kolejności je otworzyć, kiedy już będą opublikowane ich publikacje. Stąd przy niektórych obiektach nie będzie można zobaczyć samych obiektów, zestawów danych, natomiast będzie można dowiedzieć się o tym, że one istnieją i kto jest ich na przykład właścicielem, wytwórcą, jak się z tym kimś skontaktować lub też jak zacytować dane, które ktoś zdeponował, tak żeby te dane, idąc w świat, otrzymywało też informację zwrotną, że zostały wytworzone przez pracowników jednego czy drugiego instytutu naukowego. Tak jak mówiłam, stoimy na ramionach gigantów i oprócz tego, że używamy oprogramowania, które już istnieje, także korzystamy z wielu standardów i innych rozwiązań. Nie musimy jakby odkrywać wszystkiego na nowo, tylko korzystamy z tego, co już istnieje i dostosowujemy się chociażby do krajowych ram interoperacyjności po to, żeby właśnie ten nasz system funkcjonował w taki sposób, żeby te zasoby były dobrze widoczne w internecie. To, co mówiłam o tym łatwym cytowaniu i możliwości nawiązywania współpracy, to jest akurat może taki slajd nieinteresujący dla większości z Państwa, ale to jest przykład tego, w jaki sposób do zasobu danych mogą być przypisane informacje do cytowania, ponieważ bardzo często naukowcy obawiają się, że udostępnione dane zostaną wykorzystane prędzej przez obce jednostki. Ostatnio się zdarza, że na przykład Chińczycy publikują publikacje w oparciu o dane pochodzące z Europy, co bywa dosyć zaskakujące. A więc jakby tutaj chcielibyśmy też w ramach projektu i w ramach właśnie szkoleń, które są istotną częścią tego przedsięwzięcia, chcemy także pokazywać użytkownikom, jak to może funkcjonować, w jaki sposób zabezpieczyć dane, w jaki sposób je opisać, tak żeby na przykład naukowcy mogli liczyć na to, że ich autorstwo nie zostanie pominięte. Szkoleń będzie bardzo dużo, już teraz bardzo na nie zapraszamy. Szkolenia będą dotyczyły tego, jak korzystać z platformy, ale także jak deponować dane, jak ich wyszukiwać. Oddzielnie będziemy mieć sesje dla różnych grup użytkowników, także na przykład studenci będą jedną z grup, naukowcy o innych potrzebach szkoleniowych będą mieli oddzielne szkolenia, oddzielnie przedstawiciele instytucji, administracji samorządowej i innych publicznych instytucji. Oddzielnie także organizacje pozarządowe i firmy komercyjna, czy taki zwykły obywatel, który może skorzystać ze szkoleń, nawet nie będąc związanym instytucjonalnie z żadną organizacją.
Podobnie tutaj, tak jak mówiłam, szkoleń jest bardzo dużo, stąd aż dwa slajdy. Będziemy także uczyć naukowców, jak tworzyć plany zarządzania własnymi danymi, bo jest to bardzo istotne i coraz częściej jest to wymagane, tak? Bo powstają polityki wymagające otwierania danych przy publikowaniu, więc te wymogi tutaj będziemy próbować adresować szkoleniami. Za dwa lata zapraszamy Państwa na konferencję naukową dotyczącą otwartych danych ekologicznych. I tutaj rzeczywiście to nie będzie konferencja poświęcona, tak jak dzisiaj, pokazaniu projektu i potencjału otwierania danych, ale właśnie tego, co można uzyskać, korzystając z otwartych danych. Będziemy mieli też summer school dla doktorantów i zaawansowany kurs WIS też dla raczej osób związanych z nauką, ale pewnie też spokrewnie z jakichś dziedzin. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę.